Ważna inwestycja, która się szykuje w Opolu, w czerwcu jej start. Dbamy w Opolu o zabytki. Tu mamy do czynienia z zabytkiem unikalnym w ważnej części miasta, zaraz przy dworcu kolejowym. Jak Państwo wiecie, tam ta przestrzeń się zmienia. Jest taka brama do miasta, gdzie wiele osób pierwszy raz wita się z Opolem albo po prostu przyjeżdża i poznaje miasto. Budynek Komendy Wojewódzkiej i Komendy Miejskiej. Zabytkowy budynek, który powstał w 1925 roku. Doczeka się remontu elewacji. Środki pozyskane z programu Polski Ład przez miasto, ale to, tak jak mówię, są środki rządowe, które przez nas budżet przechodzą i trafią finalnie do Komendy Policji. To jest doskonały przykład współpracy i współdziałania pomiędzy instytucjami, bo tak naprawdę to pokazuje też to, jak pan prezydent, urząd miasta dba o tą naszą opolską policję. Po tylu latach, po ponad 100 latach jesteśmy w stanie go odnowić po prostu, a to dlatego, że od 100 lat nie były w nim dokonywane żadne większe naprawy, poprawki. To będzie rewitalizacja elewacji zewnętrznej od strony ulicy Powolnego, Korfantego i od strony ulicy Krakowskiej. Tak naprawdę w maju tego roku rozstrzygnęliśmy przetarg, zamówienie publiczne oczywiście i wybraliśmy wykonawcę, umowę podpisujemy w czerwcu, także jesteśmy bliżej niż dalej realizacji i mam nadzieję zakończenie, tak jak planujemy w roku 2026 w lutym. Przetarg jest już rozstrzygnięty i teraz ta umowa, którą dzisiaj podpisze pan prezydent z panią komendant, umożliwi podpisanie umowy z wykonawcą, tak żeby to źródło finansowe zostało zapewnione. To, co najważniejsze, też biorąc pod uwagę okoliczności samego naboru, który był do Polskiego Ładu, to faktycznie instytucje zewnętrzne nie miały możliwości same sięgać po te środki, które dotyczyły akurat programu odbudowy zabytków. I dla przypomnienia, miasto dla zewnętrznych podmiotów pozyskało około 9 milionów złotych, czyli 3,5 miliona dla katedry, prawie 3,5 miliona dla policji i dla zakonu braci mniejszych też około 1,9 miliona złotych. No jest to kwota naprawdę duża, cieszymy się, że się udało te środki pozyskać. Jeżeli chodzi o policję, to jest to chyba jeden przypadek w całym kraju, że udało się pozyskać tutaj środki akurat dla Wojewódzkiej Komendy Policji i chyba takich przykładów w kraju nie mamy, także jesteśmy pionierami. Samo miasto nie dba tylko o policję, ale dba i o maluchów, dba i o seniorów, dba o infrastrukturę drogową, wodno-kanalizacyjną, dba o miejsca pracy, gdzie łączna kwota, tutaj pani prezydent powiedziała 9 milionów, jeżeli chodzi o program odbudowy zabytków, ale całe miasto z programu inwestycji strategicznych pozyskało blisko 240 milionów. Rzeczywiście, że ten proces związany z zabytkami nie jest prosty, a policja w Opolu faktycznie jest rodzynkiem, taką wisienką na torcie w skali kraju. Tutaj mieliśmy ten proces też trudny, jeżeli chodzi o wkład własny policji, ponieważ ten model nie istniał wcześniej, dlatego też ten wkład własny miasto przejmowało na siebie i teraz łącznie z dotacją z BGK-u będzie przekazywać, aby faktycznie sfinansować te zadanie w całości. I taki model zastosowany został chyba pierwszy raz tutaj po naszych długich debatach, udało się i to jest najważniejsze, że mimo zadania, które zostało ogłoszone, dopasowaliśmy również sposób finansowania, gdzie udało nam się to wszystko spiąć i teraz możemy to realizować i rozliczać.